Niewielki domek w szwajcarskiej wsi już niebawem przestanie istnieć. Ktoś ma większe plany co do tego domu. Najprawdopodobniej już niebawem zostanie zrównany z ziemią. Tu mamy kabinę prysznicową, częściowo już rozebraną. Kuchenka gazowa, o ile można tak powiedzieć, w zasadzie jest indukcja podłączona. Zobaczcie, lodówka wmontowana w szafę. Ciekawe, czy coś jest. Tylko jeden talerz. Bez firmy. Pewnie Made in China. Tak wygląda wybite okno w tym domku. Kierujące na dom sąsiadów. Zobaczymy teraz wyższe piętra. A tu co mamy? O, kibelek. Niezbyt wielki, ale spełnia swoje funkcje na pewno. Zobaczymy, czy jest woda. Nie, woda już jest wyłączona. To chodźmy na górę. Schody zjedzone przez korniki. To świadczy tylko o tym, że zostały zbudowane z prawdziwego drewna. A korniki to lubią. O, proszę. Tutaj mamy piękny balkonik. Budowa, która powstaje obok, najprawdopodobniej wykupiła cały teren i z tego względu właśnie zostanie wyburzony ten dom. Czy tak się stanie naprawdę? Zobaczymy. Może dadzą mu nowe życie. Bombki świąteczne. Całkiem fajne. Ciekawe, ale nie wiem, do czego to mogło służyć. Czy to się wieszało na gałązki również? Być może. I jeszcze jedna paczka. Tradition. Echt Glas. Malutki grzejnik elektryczny. Zauważcie, że na balkonie są wyłożone dywany. Tu mamy jedno z pomieszczeń. Zostało biurko drewniane. Miejsce na kable. Czy
Przejdziemy teraz do reszty pomieszczeń. Na korytarzu kolejny piecyk. Ten już jest najprawdopodobniej gazowy. Senikang. Tutaj mamy kolejne biurko. Zdjęcia rodzinne. Najprawdopodobniej byłego właściciela. Widać, że lubił również podróżować. Co tutaj mamy? Czy to czasami nie jest jakiś alkohol? Najprawdopodobniej piwo. Ale piwo białe? Nie wiem. Nie spotkałem nigdy czegoś takiego. Zobaczcie, jak jest przedzielony pokój. Tylko zwykłą płytą. Wejdziemy do kolejnego pokoju. Tutaj zostało tylko kilka szaf. Jakieś śmieci. Dobra. Przejdziemy jeszcze na górę. Jest jeszcze jedno piętro. O dziwo, taki malutki domek, ale naprawdę ma bardzo dużo pomieszczeń. Trochę będzie ciemno przez chwilę. Tu znów widzimy budowę, która powstaje. I kolejne biurko. Niestety puste. Przekonany, że mieszka tutaj jakiś maniak motorów. Czekaj, z którego roku są te numery? Kosztował 6,50. Wow. Tutaj sobie ktoś chyba urządził melinę. Tak mi się wydaje, przynajmniej tak wygląda. Tu widać puszki po piwach szwajcarskich. I jeszcze więcej gazet. O kurde. Naprawdę lubię motory. Zobaczcie. Tutaj mamy bardzo stare. Jest tych gazet tutaj trochę. Widok z okna. Wokół płynie piękna rzeczka. To chyba półka na telewizor. Ma taką wnękę. Tylko że chyba na te stare telewizory, które jeszcze miały ten dość duży tyłek. Kanapę. Jest jedna jeszcze trochę nowocześniejsza rzecz, a mianowicie skaner. Wygląda na całkiem dobry. Obrócimy go drugą stroną. Skaner Canona. Hmm.
Ciekawe, czy w komodzie coś znajdziemy. Tylko pudełka. Łańcuch najprawdopodobniej od motoru. Tu jakiś gigantyczny zbiornik. Nie wiem, czemu miał służyć. Jest bardzo ciekawy. Kasety VHS. Tutaj mamy stary telewizor pasujący do stolika u góry. Najprawdopodobniej kiedyś stał w salonie. Tutaj więcej kaset VHS. Dobra, wychodzimy. Drodzy widzowie, tutaj najprawdopodobniej zakończę swój urbex. To był bardzo szybki urbex, dlatego puszczam go w tygodniu. Ale mam nadzieję, że Wam się podobał i warto było wejść do tego domku. No nic. Pożegnam się już z Wami i do zobaczenia w piątek. Na razie, trzymajcie się.